Ja was serdecznie witam po naszej przerwie lunchowej. Mam nadzieję, że jesteście najedzeni i mimo wszystko nie będziecie usypiać, bo po jedzeniu różnie bywa. Ale Paweł raczej na to nie pozwoli. Paweł Nowak, który jest naszym kolejnym gościem, a ma przed sobą, do zaprezentowania wam w zasadzie 95 slajdów w ciągu 35 minut, więc będzie raczej bardzo energetycznie. Pawła możecie kojarzyć między innymi jako organizatora Wód Silesia, ale nie tylko, również nowy.me słynie również z tego bloga i ze swojej firmy, którą prowadzi. Powitajmy Pawła na scenie, który opowie nam o różnych wymiarach projektowania usług. Dzień dobry. Czy słychać mnie, tak? Nie słyszycie mnie. Czyli się trochę... Droczymy się. Dobra, to ja będę mówić w ten sposób. Teraz słychać? Jest okej? Okay? Dobrze. Okej. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest niezwykła przyjemność. Nie wiem, czy kiedykolwiek mówiłem przy tak pełnej sali, więc jest to dla mnie duże przeżycie też, więc bardzo wam dziękuję za to, że jesteście tutaj. Chciałem dzisiaj opowiedzieć o różnych wymiarach projektowania usług, a raczej tutaj podtytuł będzie ważniejszy, co każdy projektant powinien wiedzieć, by usługę skutecznie wdrożyć. Już będę się mocno skupiać na tematyce wdrażania. Ja się nazywam Paweł, tak jak tutaj Asia mi przedstawiła, organizuję taką konferencję Wód Silesia, nie wiem, czy ktoś słyszał? Ktoś tam słyszał. Także od 10 lat robimy konferencję, sam pracuję od 4 lat jako projektant i konsultant. Pracuję też na WPS-ie, mam dużo jakby takich praktycznych doświadczeń, jednak staram się je przekładać później na taką sferę teoretyczną i uczyć i dzielić się wiedzą. To jakoś, nie wiem, kształtuje mnie lepiej też jako projektanta, bo staram się zawsze znaleźć taką refleksję nad tym, co robię, po to, żeby później się jakoś z tym podzielić i też dzisiaj mam taki plan, ponieważ wykład, który przygotowałem, jest to wykład, który stanowi trochę taką esencję moich przemyśleń z ostatnich 12 miesięcy różnych projektów, w których brałem udział. To będzie wykład, w którym nie będzie case'ów, nie będzie jakichś konkretnych przykładów, tylko on będzie bardziej wysokopoziomowy, ale mam nadzieję, że te przemyślenia będą dla was interesujące. Projektowanie w złożonym świecie. Świat, w którym żyjemy, to jest świat, w którym występuje bardzo dużo relacji i powiązań. Ciężko jest teraz mówić o projektowaniu prostych rozwiązań i o rozwiązywaniu problemów poprzez projektowanie. To są wyzwania dużo bardziej złożone i chciałem właśnie we wstępie tutaj odwołać się do dwóch takich definicji czy cytatów. Pierwszy dotyczy złożoności wszystkiego i współzależności elementów. Everything is somehow connected with everything else, but the connections aren't fully known. We can see the impact of something, but we can't actually see what the impact is coming from. Czyli tak jak Alexander von Humboldt, niemiecki uczony, czy później teoria Gaia mówiła o tym, że wszystko jest ze sobą połączone, to tak naprawdę to jest prawda, jednak my nie wiemy tak naprawdę o wielu połączeniach, które występują w naszym świecie. Ja sam zajmuję się i interesuję taką tematyką, która się nazywa anthrocomplexity, czyli złożoność systemów ludzkich i też dzisiaj w ten świat złożoności chciałbym was zaprosić. Drugi wątek i taka oś tego wykładu będzie dotyczyć projektowania. Definicja, która bardzo mnie ujmuje, jeżeli chodzi o projektowanie, brzmi tak. Design is reiterative process that continually thinks through action and acts with thought. Czyli design jest procesem iteracyjnym, jednocześnie jest to proces ciągły, który myśli poprzez działanie, czyli my w ramach pracy, w ramach projektowania uczymy się, odkrywamy nowe rzeczy w działaniu, jednak design jest działaniem intencjonalnym, czyli my poprzez, w tym działaniu mamy jakąś myśl, mamy jakąś ideę, jakąś celowość. Nieodłącznym elementem projektowania jest wdrożenie, dzięki któremu przyjęte założenia zostały skonfrontowane z rzeczywistością. Projektowanie bez wdrożenia, to jest trochę, można mówić o projektowaniu do portfolio, ja wolę mówić o pracy konceptualnej albo o spekulatywnym designie. Czyli tworzymy rozwiązania, które nie mają swojego odzwierciedlenia w rzeczywistości. W momencie, kiedy tworzymy rozwiązania, które zostają w szufladzie, tak naprawdę nie wiemy, co zaprojektowaliśmy, ponieważ nie mamy możliwości nauczenia się tego, w jaki sposób nasz design, nasze rozwiązanie zachowało się w świecie. Wdrożenie projektu, o którym dzisiaj będę mówić, to jest tak naprawdę
planowanie zmiany w rzeczywistości. Każde wdrożenie wiąże się z tym, że rzeczywistość, którą zastajemy jako projektanci, nagle zostaje zmodyfikowana poprzez to, co my w tą rzeczywistość nowego wkładamy. Jednak planowanie zmiany i wdrażany dzięki realizacji projektu to tylko wycinek zmian, jakie my jako projektanci robimy. Bardzo nam się często może wydawać, że projektujemy aplikację, projektujemy stronę internetową, projektujemy jakąś zmianę w organizacji, a tak naprawdę to, co my robimy, to zmieniamy ekosystem i zrywamy bardzo dużo połączeń, które w tym systemie działają, budując nowe połączenia. Także tak naprawdę nasza zmiana, ona w pewnym zakresie jest przewidywalna, a w dużym zakresie jest czymś, co się okaże dopiero po latach, co nasz design zmienił, w jaki sposób to, co zaprojektowaliśmy, wpłynęło na rzeczywistość przestrzeni projektowej, w której byliśmy. I wszystkie pozostałe zmiany, właśnie to, czego nie zauważamy, to są rzeczy, które pozostają nam często nieznane i to są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zaplanować. Często pojawia się takie pojęcie unintended consequences, bo unexpected outcomes, czyli takich nieplanowanych konsekwencji naszych działań. Dobrym przykładem takich nieplanowanych konsekwencji jest patent pana Benza. To jest pierwszy patent związany z automobilem. Pytanie, które lubię sobie zadawać, to czy Benz, patentując pierwszy samochód, zdawał sobie sprawę, w jaki sposób rozwiązanie projektowe, którego celem jest przewożenie ludzi na dystanse dłuższe niż konno i krótsze niż za pomocą kolei, w jaki sposób wpłynie na świat w perspektywie 20, 30, 50, 100 lat. Czy Benz myślał o tym, że zmienią się miasta, że ludzie wyprowadzą się na obrzeża, że drogi betonowe zabiorą przestrzeń, w której były lasy? Czy zastanawiał się nad tym, jak zmieni się model rodziny i w jaki sposób to wszystko będzie sprzęgnięte też z kapitalistycznym systemem pracy, w jakim funkcjonujemy? Zakładam, że nie, że skupił się na tym swoim rozwiązaniu, na swoim projekcie, jednak nieoczywiste konsekwencje jego działania dostrzegamy teraz bardzo wyraźnie. Tutaj, żeby pokazać wam, jak złożone jest w ogóle myślenie o przyszłości i planowanie zmian, jakim jest projektowanie, posłużę się takim modelem, pokazując cztery możliwości, jeżeli chodzi o określanie przyszłości. W przypadku prostych problemów mówimy o przyszłości takiej przewidywalnej, wtedy przenosimy się z punktu A do punktu B. A w przypadku bardziej złożonych problemów mówimy o rozwiązaniach, w opisaniu scenariuszy, o określaniu różnych wątków tak naprawdę i różnych możliwości dla naszego designu. Ale w przypadku niektórych rozwiązań mówimy o całej przestrzeni rozwiązań możliwych, które może nasze rozwiązanie wnieść, a w przypadku startupów, tutaj często pada hasło Lean UX, Lean Startup, tak naprawdę my nieraz nie wiemy, co się wydarzy, także tak naprawdę ta przestrzeń tych zmian, które wprowadzimy, jest olbrzymia, ponieważ działamy w warunkach skrajnej niepewności. Także zadania dla współczesnych projektantów, moim zdaniem, z mojego doświadczenia to wynika, ale też wierzę, że wy to obserwujecie w swojej pracy, to jest coraz mniej przechodzenie z punktu A do punktu B, rozwiązywanie problemów projektowych, które są dobrze zdefiniowane i dobrze opisane. Takie problemy zakładam, że za jakiś czas może w ogóle nie będą rozwiązywane przez ludzi. Natomiast my poruszamy się w rzeczywistości, która nie jest liniowa, stąd musimy mieć nowe narzędzia myślenia o tym, żeby zastanawiać się, w jaki sposób sobie w tej złożonej rzeczywistości radzić. Także ten wykład nie będzie o użytkownikach, nie będzie o karteczkach i nie będzie o liniowych procesach design thinking, z którymi nie mam żadnego problemu. Uważam, że model użytkownik, klient, biznes jest bardzo uproszczony, ale w niektórych przypadkach świetnie działa. Uważam, że używanie żółtych karteczek w niektórych kontekstach też się sprawdza, w szczególności, że trzeba troszeczkę przełamać pierwsze lody na warsztacie. I uważam, że liniowe procesy design thinking też się sprawdzają głównie w fazie koncepcyjnej produktu podczas wymyślania nowych pomysłów, idei. W momencie jednak, kiedy mówimy o wdrażaniu, o kończeniu projektów, nie tylko o tym, że wymyślamy projekty i później te projekty, nawet jeżeli powstają, nie zostają na końcu wdrożone albo ich wdrożenie wiąże się z dużym
problemem dla organizacji, która je wdraża, a w tym czasie firma konsultingowa, która wdrożyła to rozwiązanie, robi piękne case study i idzie do następnego klienta, zanim poczuje konsekwencje tak naprawdę tego, co zrobiła, to ja nie chcę mówić o takich przykładach. Bardziej chcę się skupić właśnie na myśleniu o złożonym świecie. Dlatego chciałbym zabrać was na wycieczkę po złożoności. Często takim myśleniem dominującym w codziennych narracjach jest myślenie liniowe, czyli zrobimy A, zrobimy później B, zrobimy C, D, E i tak dalej. A świat tak nie wygląda. Nasze myślenie o świecie tak wygląda i to wynika z myślenia retrospektywnego, ponieważ my przypominamy sobie nasze doświadczenia, wspomnienia, nasze układają się w jedną spójną narrację. Jest to proces poznawczy i gospodarka zasobami poznawczymi, które właśnie w ten sposób działa, żeby minimalizować złożoność otaczającej nas rzeczywistości, bo byśmy oszaleli. Jednak projektowanie nie przebiega w sposób liniowy. Świat bardziej wygląda tak. Jest to świat różnych rozwiązań, idei, ludzi, które są ze sobą zmieszane. I my jako projektanci zaczynamy wyłapywać pewne elementy tego świata, grupować je, łączyć i szukać powiązań pomiędzy nimi, a później zaczynamy je wydzielać i nazywamy, ok, dobra, to jest organizacja, dla której pracujemy, to jest problem, którym się będziemy zajmować. Takim frameworkiem, który bardzo dobrze pomaga w nawigowaniu po złożoności, jest Canavian Framework, zaproponowany przez profesora Davida Snowdena, który właśnie opisuje świat jako cztery główne systemy, i pozwala się poruszać po tych systemach. Mamy systemy proste, czyli właśnie te liniowe, w których występują relacje przyczynowo-skutkowe, kiedy możemy się zastanowić, jeżeli A to B, są konteksty czy systemy skomplikowane, kiedy tych przykładów, kiedy tych połączeń przyczynowo-skutkowych już nie ma, ale jesteśmy w stanie szukać niewiadomych i te niewiadome rozwiązywać, ale są też systemy złożone i chaos i to są głównie przestrzenie, w których pracują dzisiaj projektanci, i to są głównie przestrzenie, w których pracują dzisiaj firmy. To są przestrzenie, w których my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę rzeczywistości opisać, nie jesteśmy w stanie jej ująć, nie jesteśmy w stanie znaleźć powiązań. To, co my możemy robić, to my możemy sprawdzać, jaka ta rzeczywistość jest i na tej podstawie wyciągać wnioski. Czyli bardziej się opieramy na próbkowaniu niż na analizie. To jest bardziej złożony model tego Canavian Framework, ponieważ on to jest model 3D, pokazujący, jak łatwo jest na przykład z tej domeny prostej, czyli simple, czyli tam, gdzie jesteśmy przekonani, że wiemy, co się dzieje i rozumiemy rzeczy i one się wydają proste, jak łatwo jesteśmy w stanie spaść do chaosu i wszystko, co wydawało nam się proste, nagle przestaje być proste. Rzeczą, która wiąże się nierozerwalnie z projektowaniem, jest zmiana, jest wdrażanie zmian. Heraklit z Efezu, który jest twórcą takiej greckiej szkoły filozoficznej, która w centrum stawia zmianę, mówił pantarei, albo nigdy nie możemy wejść do tej samej rzeki, albo też jedyną pewną rzeczą w tym świecie jest zmiana. Przecież projektowanie, którym się zajmujemy jako projektanci, to jest wdrażanie planowanych zmian w życie. Czyli tak naprawdę ta zmiana, która towarzyszy nam w życiu, to jest też coś, co towarzyszy nam jako projektantom. W 2003 roku dwóch naukowców opublikowało artykuł w MIT Sloan Management, który nazywał się The Rhythm of Change, czyli rytm zmiany, w którym proponuje model nazwany przez nich The Change Triangle, w oparciu o który buduje różne strategie oraz obrazuje, w jaki sposób przebiegają zmiany w organizacji. Jedną ze zmian, którą możecie obserwować na przykład w swoich firmach, jest tak zwana zmiana dramatyczna, zmiana odgórna. Ona często wiąże się z tym, że CEO firmy się zmienia. To są zmiany, które są narzucane odgórnie i później populują w dół. Czyli mamy jakąś ideę, która przyświęca na przykład nowemu szefowi i później ta zmiana zaczyna być krok po kroku wdrażana w kolejnych pionach organizacji. Problem z takimi zmianami jest taki, że te zmiany często nie są przyjmowane przez dół, czyli przez kolejne osoby w hierarchii,
co wiąże się później z rewolucją i z problemami organizacyjnymi. Drugą taką ścieżką, którą można wybrać wdrażając zmiany, to są zmiany organiczne, czyli zmiany oddolne. Na przykład w zespole pojawia się jakiś pomysł i zaczynamy ten pomysł zmieniać, szukamy wsparcia wyżej, żeby zmiana została zaakceptowana. Japończycy w Toyocie korzystają z continuous improvement. Myślę, że osoby, które są związane z developmentem też często kojarzą pojęcie continuous improvement, czyli takiego ciągłego usprawniania, wdrażania drobnych, małych poprawek, które przekładają się później na duże zmiany. Problem z takimi zmianami organicznymi, oprócz ich świeżości i pewnej takiej spontaniczności, jest taki, że niestety zmiany te często nie zyskują poparcia wyżej i zostały gaszone, przez to spadają morale i zespół, w którym zmiana została zapoczątkowana, traci chęć do tego, żeby w ogóle wychodzić z jakąkolwiek inicjatywą. No i trzecia taka zmiana, czy źródło zmian, to są zmiany systematyczne, czyli pewne zmiany, które w sposób uporządkowany są wdrażane w organizacjach i bardzo często my, tutaj siedzący na tej sali, jesteśmy tymi, którzy te zmiany systematyczne wdrażają. Czyli jesteśmy zapraszani przez zewnętrzne firmy do tego, żeby nasza firma prowadziła jakąś zmianę. Wtedy spotykamy się zarówno z zarządem, jak i pracownikami. Prowadzimy procesy, które mają na celu w jakiś systemowy sposób tak naprawdę wprowadzić jakiś nowy porządek, nowy ład w firmie. Tutaj już nie mówimy o rewolucji, tylko mówimy bardziej o reformie, czyli o na przykład wdrożeniu, nie wiem, kultury zwinności w organizacji, albo kultury myślenia projektowego, co jest teraz coraz bardziej popularne w różnych organizacjach. Czyli przychodzi zewnętrzny konsultant i zaczyna proponować różnego rodzaju rozwiązania. I tutaj znowu jest ryzyko. Konsultanci mają to do siebie, ja to mówię z perspektywy konsultanta, że często w naszej branży nie czekamy na efekty. I efekt, który się wydarza, to jest efekt, który widzi firma, a firma zewnętrzna, która weszła, zrobiła super projekt, nie ryzykuje własnej skóry w takim projekcie. I to jest problem, ja staram się sam z tym walczyć, biorąc osobistą odpowiedzialność za wdrożenia. Jednak sam ten model Triangle of Change został skrytykowany 13 lat później, w 2015 roku przez Pendleton Julian, którą miałem okazję poznać w zeszłym roku. Ona wychodzi właśnie z perspektywy złożoności i patrzy na rzeczywistość organizacji już nie w sposób trzech kierunków zmiany, o których mówili panowie i później rozmawiali na temat różnych wariancji tej zmiany, tylko pokazuje, w jaki sposób zmiana właśnie w takiej logice złożoności mogłaby przebiegać. Także przede wszystkim jest jakaś wizja zmiany, czyli mamy coś ogólnego, co nadaje sensu danej interwencji. Później powstaje metanarracja, czyli pewna odgórna narracja, która kontekstualizuje wizję i nadaje jej takiego charakteru bardziej kompatybilnego kulturowo danej organizacji, czyli z wizji robimy coś, co jest bardziej operacjonalizowane. Następnie pojawiają się mikronarracje, czyli to tak naprawdę, czym my żyjemy, czyli wszystkie małe opowieści, które sobie opowiadamy o tym, że coś się będzie działo, czyli powstaje jakaś już dynamika w tym układzie. Projektanci, czy firmy, które wchodzą z zewnątrz, one tak naprawdę wdrażają mechanizmy zmiany, a nie samą zmianę, czyli dają tak naprawdę przestrzeń do tego, żeby jakaś zmiana mogła zajść w organizacji, ponieważ oni nie są częścią organizacji, ale są częścią projektu, w którym uczestniczą. No i ostatnią rzeczą są sieci organizacyjne i społeczne, które się tworzą, czyli tak naprawdę zmiana nie jest ani odgórnie narzucana, ani oddolnie, ani za pomocą jakiejś zewnętrznej siły, tylko tak naprawdę jest to pewna forma negocjacji pomiędzy różnymi interesariuszami tego, czym ta zmiana ma tak naprawdę być. Także w złożonych systemach, których coraz częściej projektujemy, istnieje bardzo dużo zależności i niemożliwe jest uchwycenie problemu bez wpływu na system. Czyli w momencie, kiedy my zaczynamy precyzować, co jest tym problemem, który mamy rozwiązać, bardzo często ten problem umyka, ponieważ już nasza interwencja sprawia, że sam system się zmienił na skutek naszej interwencji. To jest jak problem w nauce, że nie możemy oddzielić próbki od eksperymentu i sam eksperyment modyfikuje przedmiot eksperymentu. Także jedynym poprawnym modelem rzeczywistości czy systemu jest sam system.
Także musimy mieć na uwadze dynamiczną naturę świata, że wchodzimy i działamy w strukturach dynamicznych, zmiennych. I systemy i projekty, które wdrażamy, wdrażane są w środowiskach, które są w ciągłym ruchu. Także z perspektywy projektanta chciałem was tutaj pokazać wam kilka takich zadań, którymi zajmuje się projektant w momencie, kiedy zaczyna zastanawiać się nad złożonością i wraz z tą logiką i pewną filozofią myślenia wchodzić w organizację czy w jakąś przestrzeń systemową, w której zaczyna prowadzić interwencję. Także już nie definiujemy problemu, nie nazywamy problemu tak jako, że to jest A i to jest problem, który rozwiązujemy, tylko raczej określamy granice przestrzeni problemowej i to nie jest A, tylko często to jest ABC, a B i C jest pewną skalą zmiany. I tak naprawdę nie definiujemy jednego małego problemu projektowego, tylko zastanawiamy się nad całym takim obszarem, który będziemy w jakiś sposób zmieniać, transformować. Próbkowanie systemu, czyli znowu nie analizujemy systemu, nie robimy badań przez pół roku, zastanawiając się, jakie są trendy, jakie są, nie tworzymy person jakichś strasznie ciężkich i tak dalej, ponieważ to są rzeczy, które i tak się zmienią w momencie, kiedy zaczniemy pracować, więc bardziej to, co nas interesuje, to żeby sprawdzić, okej, w jakim stanie ten system jest teraz, wyciągamy wnioski, próbujemy nadać im jakiś sens. Negocjowanie wyborów spośród dostępnych możliwości, czyli znowu zdając sobie sprawę z tego, że o ile nie jesteśmy sprzedawcami, którzy mają jedną złotą metodę i jedną metodą próbują rozwiązać każdy problem, to tak naprawdę zaczynamy zastanawiać się, okej, która metoda będzie przynosić najwięcej wartości interesariuszom projektu. Ja bardzo często w tym wystąpieniu pada słowo interesariusz. Staram się myśleć zdecydowanie szerzej niż właśnie w tym koncepcie użytkownik, biznes, klient, mówiąc o interesariuszach, mam na myśli wszystkie osoby oraz systemy oraz artefakty, które w jakiś sposób są związane z pracą, którą się zajmuję. I tworzenie rusztowań, kształtowanie zmiany. Coraz mniej w takich złożonych środowiskach mówimy o projektowaniu rozwiązań, ale mówimy coraz częściej o facylitacji, o wdrażaniu pewnych koncepcji, które są demontowalne. Czyli my jako projektanci wdrażamy jakąś zmianę po to tylko, pewne takie rusztowanie, które pozwala zespołowi się transformować po to, żeby później te rzeczy zdemontować i wyjść, ponieważ projektant nie zostaje na stałe w organizacji. Czy każdy projekt wiąże się z tak dużą niepewnością, moglibyście zapytać? Czy to, co wam powiedziałem do tej pory, czy to nie jest zbyt dużo teorii tak naprawdę w odniesieniu do takiej codziennej praktyki zawodowej? Dlatego chciałem wam powiedzieć teraz o dwóch rzeczach. O dwóch rzeczach jest to optymalizacja i innowacja. Bardzo często są to rzeczy mylone i bardzo często mówimy o innowacji. W zasadzie jest to słowo, które zdominowało narrację, nie wiem, ostatnich 10 lat, przynajmniej tak długo jak ja uczestniczę w życiu w IT, to cały czas się mówi o innowacyjnych rozwiązaniach. Bardzo często one innowacyjne nie są. Dlatego chciałem tutaj wprowadzić dwie definicje. Optymalizacja jest to modyfikowanie istniejących procesów w celu osiągnięcia konkretnych celów. Czyli już mamy coś, co działa. Mamy firmę, która działa, mamy produkt, który działa. Bardzo często zespoły w dużych organizacjach nie pracują nad nowymi rozwiązaniami, tylko zmieniają istniejące rozwiązania. Tak naprawdę my wtedy robimy optymalizację usługi, optymalizację rozwiązania, mimo tego, że często one mogą mieć taki charakter innowacji, nowości, jednak jest to coś, co już działa. Tu nie mamy nieprzewidywalności efektów tak naprawdę, co właśnie wiąże się bezpośrednio z innowacją. W momencie, kiedy mówimy, czy myślimy o innowacji, to realizujemy projekt, który jest nowy w danym kontekście. Niekoniecznie musi być nowy na świecie, ale w danej organizacji jest rzeczą nową i wiąże się z niepewnością efektu. Czyli tak naprawdę my nie wiemy, czy zajmujemy się, jakie efekty przyniesie praca, którą realizujemy. Także są dwa typy projektowania i wdrażania później usług i bardzo często te dwie koncepcje są mylone.
i zdecydowanie częściej zajmujemy się optymalizacją. Ja to widzę u siebie w pracy, kiedy słyszę, że mamy super pomysł na innowacyjny projekt, a tak naprawdę dostaję gotowy system, który muszę troszeczkę zmienić, usprawnić po to, żeby działał lepiej i działał 10 razy lepiej. Ale dalej przewidywalność tej zmiany jest na tyle wysoka, że ciężko jest mówić o innowacji. Także w momencie, kiedy jednak mamy do czynienia z innowacją i ta innowacja zaczyna działać, ona zostaje wchłonięta przez system i tak naprawdę to, co my później z tą innowacją robimy, to my ją optymalizujemy, czyli ten silnik wydajności danej organizacji zostaje wzmocniony przez innowację, która się pojawiła i ta innowacja później już zaczyna być elementem procesu optymalizacji całej usługi. Także jedna taka obserwacja, to jest sprzed kilku miesięcy, to co nazywamy innowacją wiąże się z mniejszą niepewnością niż to, co faktycznie wiąże się z dużą niepewnością, a wydaje się oczywiste. Czasami mówimy o tym, że robimy innowacyjny projekt, a tak naprawdę projekt sam w sobie nie jest innowacyjny, ale prowadzenie projektu jest dużą zmianą, wiąże się z dużą niepewnością. Taki przykład, digitalizacja procesu analogowego, ucyfrawianie różnego rodzaju procesów, to są rzeczy, z którymi się spotykamy na co dzień i wdrażamy bardzo często właśnie, nie wiem, pojęcie transformacji cyfrowej na pewno wam jest znane. Jest to digitalizacja procesów, które do tej pory były wykonywane przez ludzi czy nieobsługiwane za pomocą rozwiązań cyfrowych. I samo w sobie to można nazwać innowacyjnym projektem, tylko dużo częściej dla organizacji problemem nie jest to, że analogowy proces stanie się cyfrowym procesem, tylko prowadzenie projektu informatycznego jest trudne. I tu jest innowacja i cały problem i tak naprawdę my musimy przenieść wtedy ten ciężar myślenia o innowacji, nie na myślenie o tym, w jaki sposób zdigitalizować proces, tylko zastanowić się nad tym, w jaki sposób przekonać tą firmę do tego, że podejście zwinne w projektowaniu oprogramowania jest w tym przypadku słusznym podejściem. Kiedy następuje wdrożenie? Właśnie, i tu jest pytanie o wdrożenie już samo, nie? Czy wdrożenie to jest proces, czy to jest etap? Bardzo często my pracując mówimy o tym, że no, na końcu nastąpiło wdrożenie naszego rozwiązania. Także tak naprawdę mimo tego, że mówimy, że pracujemy w Agile'u czy w Lean, to myślimy waterfallowo i mówimy o wdrożenie. Wdrożenie nastąpiło po 2 latach pracy w Scrumie. Przecież to jest absurd, nie? Jakby się nad tym zastanowić, ponieważ Scrum ma iteracyjnie, cyklicznie, w krótkich, dwutygodniowych sprintach dowozić działające rozwiązanie, czy wartość biznesową, prawda? Więc jeżeli mówimy, że po 2 latach pracy w Scrumie wdrożyliśmy projekt, jest tutaj jakiś problem. Także tak naprawdę wdrożenie w moim myśleniu to jest coś, co jest cały czas, jest nieodłączną cechą projektowania. Tutaj akurat dałem najbardziej fundamentalny proces agile'owy, jaki jest, to jest cykl Deminga, Plan, Do, Study, Act, na którym opierają się wszystkie procesy agile'owe, które są teraz popularne, także Lean Startup i Lean UX. To są procesy, które opierają się tak naprawdę na zdroworozsądkowym procesie profesora Deminga, tylko nie wiem z jakich przyczyn pomijają etap planowania, czego kompletnie nie rozumiem. Zatem jak uwzględnić wdrożenie w trakcie całego procesu projektowego? Chciałem wam pokazać kilka takich narzędzi, które mogą wam pozwolić inaczej myśleć trochę o projektowaniu i planowaniu wdrożeń tak naprawdę, jeżeli chcecie projektować z założeniem, że wasze rozwiązanie ma zadziałać. Pierwsza rzecz, od której warto zacząć, to jest analiza kontekstu projektowego. Trochę już o tym mówiłem, że rzeczywistość, w której funkcjonujemy, nie jest prosta i zbyt proste zamodelowanie kontekstu będzie wiązać się z tym, że gdzieś w którymś momencie model wymsknie się w rzeczywistości i się wysypiemy. Stąd nawet upraszczając bardzo model my musimy i wyodrębniając coś z rzeczywistości, musimy się też zastanowić, co zostało na zewnątrz i wyłapać pewne elementy, które później przełożą się na nasze lepsze zrozumienie tego, co nazywamy naszym projektem. To może być na przykład sytuacja finansowa organizacji, która daje kontekst dla naszego projektu. Kultura organizacji. Wchodzimy do organizacji, która ma zupełnie odmienną kulturę niż organizacje, z którymi pracowaliśmy do tej pory. To zupełnie też zmienia perspektywę na projekt. Słownictwo, język, jakiego używa organizacja, może się różnić od pojęć, które my używamy, stąd musimy zbudować wspólny słownik pojęć. Historia projektu. Możemy wchodzić do projektu, który już jest spalony i o tym nie wiedzieć.
Więc później stajemy się nieraz kozłami ofiarnymi jakiejś pracy. Optymalizacja czy innowacja? Czy tak naprawdę mówiąc o innowacji myślimy o optymalizacji, czy faktycznie efekty są niepewne? Przestrzeń fizyczna, w jakiej znajduje się firma, w której będziemy, minione doświadczenia, które kształtują zespół i kulturę w danej organizacji. Także to są elementy, które trzeba brać pod uwagę. Druga rzecz to jest mapowanie interesariuszy i tutaj trochę tak redukcjonistycznie do tego podejdę, ale często jest dobrze wybrać 10 kluczowych interesariuszy, czyli osób czy systemów, które mają krytyczne znaczenie dla projektu w danej chwili i zastanowić się nad nimi, jakie oni mają potrzeby. Nie jakie chcą mieć rozwiązanie, tylko o czym mówią, o jakich wartościach, co jest dla nich ważne. Wybieramy 10 kluczowych celów, te cele warto skwantyfikować, czyli wyrazić liczbowo. Po to mam 5 minut, żeby mieć większą precyzję później pracy i definiowania tego, czym tak naprawdę mamy się zajmować. Planowanie. To jest, mówi się, że planowanie jest wszystkim plan niczym i tu jest prawda. Bardzo często brakuje etapu planowania. Takie popularne metody projektowania czy rozwiązywania problemów jak Lean UX czy Lean Startup, one mają tam Build, Measure, Learn, czy te pętle Think, make Check. Tam brakuje planowania, brakuje porządnego zastanowienia się nad tym, co my tak naprawdę chcemy zrobić. Tak jak na przykład jest to w cyklu Deminga. Naukowa dyscyplina prowadzonych eksperymentów. To jest też niezwykle ważny etap. Jeżeli mówimy o eksperymentach biznesowych, często zapominamy nad tym, że eksperymenty wywodzą się tak naprawdę z teorii nauki i czy z filozofii nauki i tam jest jakiś proces, jakaś dyscyplina. Nie możemy mówić o tym, że robimy eksperyment, nie zachowując pewnego rygoru. Tylko rygor naukowy sprawia, że coś jest nauką. Także jeżeli mówimy o planowaniu eksperymentów i prowadzeniu eksperymentów biznesowych, no to planujemy eksperyment, określamy przewidywane wyniki, czyli to, czego się spodziewamy. Dokumentujemy sposób, w jaki myślimy na temat eksperymentu, całą logikę swoich przewidywań. Wykonujemy eksperyment, rejestrujemy pomiary, dokumentujemy wszystkie obserwacje i wtedy zaczynamy porównywać, czy nasza hipoteza spotyka się z tym, czego doświadczyliśmy, czy zaobserwowaliśmy w rzeczywistości. Dopiero na tej podstawie wyciągamy jakąś ocenę i planujemy, podejmujemy kolejne działania. To wiąże się z tym, że dobrze prowadzone eksperymenty tak naprawdę poprawiają przewidywalność wyniku. I w momencie, kiedy prowadzimy pierwszy eksperyment, mamy jedno trafienie na 10, po przeprowadzeniu kolejnego eksperymentu może sprawić, że będziemy mieli już dużo lepsze szacunki, będziemy dużo lepiej przewidywać, czyli tak naprawdę będziemy stabilizować projekt, stabilizować rozwiązanie, które chcemy wdrożyć, ponieważ będziemy lepiej rozumieć, jak to zachowanie zachowuje się w rzeczywistości. Wyjścia numeryczne, czyli skwantyfikowane czy wyrażone liczbowo problemy i oczekiwania nasze, warto właśnie analizować pod kątem już opisywać liczbowo, czyli tak naprawdę łatwiej jest powiedzieć między słabo a fajnie, taką skalę sobie zbudować, ale dużo lepiej jest powiedzieć między 17 a 38%. To jest nasz oczekiwany czy niepożądany poziom niezadowolenia naszych klientów. I wtedy mając takie wyjście numeryczne, my jesteśmy w stanie dużo precyzyjniej myśleć o projektowaniu. I safe to fail experiments, czyli eksperymentowanie. Chyba w każdym wykładzie tutaj pojawia się słowo eksperyment i zwinność, więc jeżeli robimy eksperymenty, to twórzmy warunki do tego, żeby eksperymentów było na przykład kilka równolegle, miały swój określony budżet, określony czas i żeby one mogły się nie udać. Nawet warto jest stworzyć eksperymenty, które są spisane na porażkę na samym początku, po to, żeby stworzyć benchmark tak naprawdę do pozostałych eksperymentów. Co jeśli pisany jest inny scenariusz? Nieraz wdrożenie usługi rozbija się nie na tym, że nie rozumiemy złożoności, albo rozumiemy złożoność, a rzeczywistość jest prosta, tylko problem pojawia się w zupełnie niemerytorycznych aspektach. Także interesariusze projektu na przykład nie mają dobrych intencji wobec siebie czy wobec projektu,
nie rozmawiają ze sobą, projekt nie jest realizowany przez kompetentne osoby albo nie ma uzasadnienia biznesowego. Czyli często możemy myśleć o tym, że wdrażamy projekt, który na pewno się uda, a tak naprawdę istnieje cały szereg pozamerytorycznych elementów, które wpływają na to, że coś, co jest jakby w sposób sensowny prowadzone, zostaje kompletnie zdeptane z przyczyn politycznych, a nie z przyczyn zdroworozsądkowych. Ale na taką rozmowę nie mamy czasu teraz. Także chciałem zakończyć ten wykład, bo dużo mówiłem o złożoności, o nieprzewidywalności, o niepewności. A słowem o stałości i o kontynuacji. To, że mówimy o złożoności, że spróbowałem wam tutaj nakreślić pewien taki świat, w którym tak naprawdę sam próbuję od kilku lat lepiej poznać, jest to niezwykle ważne, żeby lepiej rozumieć usługi i projektować je i wdrażać. I tak jak mówił właśnie Heraklit, Pantarej, wszystko płynie, wszystko się zmienia. To jest jak najbardziej coś, pod czym mogę się podpisać i z czym się mogę zidentyfikować. Jednak rozumiemy zmianę jedynie przez obserwację tego, co pozostaje niezmienione, stałość zaś jedynie przez to, co zostało transformowane. Czyli tak naprawdę mimo tego, że stałość jest pewną iluzją naszego umysłu, to właśnie dzięki stałości my jesteśmy w stanie rozumieć zmianę. I wdrażanie zmian i wszystkie wdrożenia, które prowadzimy, musi przebiegać z głębokim szacunkiem dla stabilności i kontynuacji. Ponieważ to, co kształtuje percepcję naszych doświadczeń, to ich ciągłość. Czyli nie wprowadzamy zmiany wielkiej rewolucji, tylko właśnie poprzez ciągłość, poprzez usprawnianie, mimo tego, że często wychodzimy z czymś zupełnie nowym, a dajemy później naszym odbiorcom rozwiązanie, które stanowi jakąś taką naturalną wręcz zmianę dla nich, jesteśmy w stanie budować dużo lepsze doświadczenia. I tym się chciałem z wami podzielić. Dziękuję. Są jakieś pytania do Pawła? Cześć, ja mam pytanie związane z jednym z slajdów z końca prezentacji. To, co najbardziej mnie zainteresowało, to właśnie te niemerytoryczne jakieś, ten brak, właśnie te wyzwania. I z tego, co mi się wydaje, to one wśród jakby tych osób, u których występują, wynikają z takiego może bardziej emocjonalnego myślenia i nie takiego właśnie podejścia jakby sensownego, no bo po prostu są niesensowne czasami. Więc jak sobie radzisz z takimi właśnie wyzwaniami? Czy masz jakieś metody albo czy po prostu starasz się jakoś to wyjaśnić? Jak po prostu sobie radzisz w takich sytuacjach, gdy napotykasz to wyzwanie? Okej. To jest bardzo dobre pytanie. Tak jak napisałem, można by osobno prezentację o tym zrobić. Zresztą widziałem, że byłem kilka razy w agendzie, podobno jako placeholder i też jutro miałem występować, co nie jest prawdą, ale jakby wypadł jakiś wykład, to mogę wskoczyć z tym. Natomiast jeżeli chodzi zawsze próbujemy rozmawiać i budować komunikację i słownictwo, które jest zrozumiałe dla wszystkich w ten sam sposób. Czyli jeżeli jest cel projektu, no to staramy się zrobić wszystko, żeby wszyscy rozumieli ten cel w ten sam sposób. Jeżeli w organizacji jest 100 osób i każda rozumie cel troszeczkę inaczej, to mamy rozjazd, nie? To jest jakby pierwsza rzecz. Teraz mówię bardziej o taktykach niż o strategiach. Druga rzecz to jest taka, dokumentować wszystko, pisać w maila, nie po to, żeby nie wiem, tracić czas tak naprawdę na pisanie maili o rzeczach oczywistych, tylko dlatego, że pamięć jest ulotna i my musimy mieć pewne rzeczy udokumentowane, spisane. Warto załączyć kilka osób w kopii. To są takie bardzo proste narzędzia, które są znane często w korporacjach, ale tak naprawdę no, zapominamy, często interpretujemy różne rzeczy w inny sposób, więc rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać. Niestety moje doświadczenia są też takie, że czasami nie da się zbudować komunikacji porządnej, że istnieją tak absurdalne wręcz siły w danych organizacjach, na przykład próba udowodnienia czemuś czegoś i nie przeskoczysz tego, w szczególności jeżeli jeszcze jesteś włączony w trakcie projektu. To tutaj już nie ma czasami szans i lepiej jest wycofać się z takiego projektu i też myśleć w kategoriach, i to do tego was też w sumie zachęcam,
bo mamy bardzo dużą siłę na kształtowanie tej rzeczywistości wokół nas jako projektanci. Niezależnie od tego, czy w tej chwili zajmujemy się projektowaniem jakichś materiałów graficznych, czy aplikacji, czy systemów informatycznych, czy organizacji, ta praca nasza się będzie zmieniać, będziemy mieli też coraz większy wpływ na to, co się dzieje. Natomiast ja przynajmniej stoję na takim, wychodzę z takiego założenia, że mnie nie interesuje, czy organizacja mnie zaprosi do współpracy drugi raz. Ja chcę zrobić dobrą robotę, pod którą będę mógł się podpisać i uczciwie sobie spojrzeć rano w lustro, jak będę wstawać i wychodzić do pracy. I dużo osób skupia się na tym, żeby robić show, żeby robić wspaniałe warsztaty, z których nic nie wynika, ale wszyscy się świetnie bawili, jedli ciasto, ponieważ jedzenie ciasta, dobrego ciasta podczas warsztatów wiąże się z tym, że sam warsztat jest odbierany bardzo dobrze, mózg jest bardzo łatwo oszukać. Więc to nie o to chodzi, nie? Chodzi o to, żeby zrobić dobrą robotę, rzetelną. I następnego dnia powiedzieć sobie, kurde, no nic nie spieprzyłem, a jeżeli spieprzyłem, przyznać się do tego i spróbować to naprawić. To jest moje podejście. Natomiast jeżeli mówimy o niemerytorycznych, politycznych zagrywkach, to niestety chciałbym, żeby wszystkie osoby, które gdzieś tam w taką politykę się bawią, poszły na studia z przedsiębiorczości, a jak nie chcą, no to niech idą na studia z polityki. Może to jest dla nich miejsce. Ja mam takie pytanie właśnie, czy są jakieś takie punkty albo zachowania osób, z którymi współpracujesz, zaczynasz współpracować, które sprawiają, że jednak odmawiasz wejścia i pomocy w projekcie? Pierwsza rzecz, to jest dla mnie taki zero-jedynkowe, to jest kwestia moralności danego projektu. Ja zawsze zastanawiam się nad tym, jaki cel jest danego projektu, jak on wpłynie na świat i jeżeli jest to projekt, który w sposób widoczny, wyraźny, bezpośredni albo niebezpośredni, będzie wpływać na jakość życia albo na zdrowie czy życie jakichś osób, to od razu takie projekty ucinam. Czyli jakiekolwiek zapytania związane z hazardem, jakiekolwiek zapytania związane z pornografią, jakiekolwiek zapytania związane z alkoholem, to nie są projekty, których ja się podejmę. Projekty związane z automatyzacją procesów to są te rzeczy, jeżeli one są prowadzone w sposób bardzo taki mechaniczny, to są rzeczy, których ja nie będę robić. Także to jest mój pierwszy filtr, nie? Jakim jesteś, jaka jest intencja tego twojego działania, niezależnie w jaki sposób mi to przedstawisz, ja chcę zrozumieć, co ty masz na myśli, co mówisz. Ja chcę zrozumieć to, jaka jest twoja intencja. I na tym poziomie się zastanawiam, niezależnie od tego, jaka to jest marka. Dopiero później zaczynam się zastanawiać, czy dana relacja ma szansę zostać zbudowana. Łatwo jest często na pierwszych kilku spotkaniach zbudować fajną atmosferę, natomiast wyzwaniem, przed którym stoimy, to jest utrzymać relacje później przez wiele lat. No, wydaje mi się, że mogę się tym pochwalić, że projekty, które realizowałem jeszcze wiele lat temu, to są projekty, które nieraz kontynuuję teraz. Przyjaźnie, które zawiązałem w tych projektach, to są przyjaźnie, które mam do dzisiaj. I jak się zaczynałem z kimś współpracę, to tylko poza jednym przypadkiem, właśnie trochę takim politycznym, zawsze gdzieś ta kontynuacja następowała. Ale to jest proces, który wymaga uważności i chęci i otwartości wszystkich osób, które są w niego zaangażowane. Cześć, Kasia z tej strony. Cześć, Kasia. Dzięki za preskę. Jak gdzieś tak najbardziej poczułam się poruszona w tej części, która mówiła o optymalizacji i innowacji. Moje pytanie brzmi, jak ty siebie stymulujesz, żeby rzeczywiście być bliżej tej innowacji, a nie optymalizacji, ponieważ myślę, że każdy z nas wpada w tą pułapkę optymalizacji. To jest taka strefa komfortu, która gdzieś tam jest nam bliższa. Jak możemy wyjść poza ten poziom, jak możemy sięgnąć po więcej? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy umiem na nie odpowiedzieć, ponieważ zadałaś pytanie bezpośrednio do mnie, więc muszę znaleźć jakąś historię w moim własnym życiu, żeby znaleźć uzasadnienie dla tego, co mówię. Stąd ja nie wiem, czy ja rozróżniam tak mocno w swojej pracy projekty innowacyjne i optymalizacyjne pod kątem wyboru projektu. Czasem dobra optymalizacja to jest dobrze wykonana robota, a projekty innowacyjne przynajmniej na początku fajnie brzmiały, wiążą się z niepewnością, potrzebą badań, a często wiążą się ze zmianą planów i z porażką, z tego względu, że no, wchodzimy w obszary właśnie
niezwykle nieznane, niepoznane. A wydaje mi się, że w obu typach projektu przy zachowaniu tej typologii jesteśmy w stanie odnajdywać wartość i szczęście w pracy, ponieważ ja uważam, że projektowanie jest aktem optymizmu, jakąś taką radością tego, że my jesteśmy w stanie wpływać, kształtować rzeczywistość i projektanci to są optymiści i nawet proste usprawnienie, które przynosi później duże rezultaty, to jest coś, co jest fajne, bo jesteśmy twórczy w tej swojej pracy. Tak długo, jeżeli nie zapominamy o tym, że to nie jest praca, która nie zostanie później wdrożona. W momencie, kiedy myślimy też o wdrożeniu, to nagle zaczynamy też myśleć o wszystkich konsekwencjach swoich wyborów, decyzji, o całym tym niezwykle złożonym świecie powiązań i połączeń i czasami wprowadzenie nawet drobnej optymalizacji w układzie transformuje cały układ. I nie musimy nawet myśleć o optymalizacji, wystarczy jeden przełącznik, żeby coś się zmieniło. Przykład, o którym słyszałem, to nie jest mojego doświadczenia. Facebook wprowadził zmianę w polityce prywatności grup dyskusyjnych. A grupy, które były prywatne, miały ukrytych uczestników tych grup przed osobami z zewnątrz. Jedna decyzja projektowana na jakimś spotkaniu zarządu z żenującym PowerPointem, tak zakładam, bo często tak te spotkania wyglądają, padła decyzja, że teraz okej, pokazujmy, kto jest w grupach, żeby publicznie było, żeby więcej osób się dodawało, żeby było więcej kliknięć. Zmiana prywatności grup spowodowała, że grupy mniejszości seksualnych w krajach arabskich zostały nagle publicznie dostępne, co przełożyło się na prześladowania. Facebook nie chwali się tą historią, ale to są historie, które gdzieś tam były dokumentowane w ostatnich latach. Więc to są drobne zmiany, drobne optymalizacje, które mają uzasadnienie na przykład w tym przypadku zakładom ekonomiczne, natomiast ktoś nie pomyślał do końca, w jaki sposób to się później przekłada na bezpieczeństwo w tym przypadku ludzi w jakiejś konkretnej grupy, w jakimś konkretnym miejscu na świecie. Także często zmieniamy przycisk zmieniamy jedną tabelkę i zwalniamy 1000 osób w Indiach, bo zoptymalizowaliśmy jakiś proces. Czyli nasze działanie wiąże się z wytworzeniem olbrzymiej dźwigni zmian tak naprawdę w innym miejscu, ponieważ żyjemy w niezwykle złożonym świecie, w którym drobne zmiany potrafią zmienić cały układ. Stąd analizowanie i robienie takich snapshotów systemu niewiele daje. Trzeba po prostu sprawdzać, czym ten system jest w danej chwili. Dziękuję. Okej, ja muszę zaproponować przeniesienie rozmów do kuluarów i do forum dyskusyjnego. Pawle, jeszcze raz dziękujemy Ci bardzo za super prezentację. Dzięki.